Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhara, to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z reakcji na Gacha Life. Jestem, moi drodzy, nadal w szoku, jak widzę, jak bardzo pozytywnie przyjmujecie tę serię. Ostatni odcinek zrobił 61 tysięcy wyświetleń na ten moment i prawie 9 tysięcy lajków. Jesteście naprawdę niesamowici, ale nie zatrzymujmy się w tym miejscu. Moi drodzy, wyzywam was ponownie was wyzywam, abyście to przebili. Byłoby niesamowicie. Wiem, że to jest cel, który jest praktycznie nieosiągalny, ale jesteśmy tutaj bardzo bliziutko, więc jakbyśmy pod tym odcineczkiem dobili 10 tysięcy lajków. Dokładnie tak, 10 tysięcy lajków. To pierwszy raz, kiedy proponuję, żebyśmy polecieli aż tak grubo, ale jak zobaczę, że będzie 10 tysięcy lajków, to już na kolejny dzień albo tego samego dnia pojawi się kolejny odcineczek z Gacha Life. Pan Misio też jest zachwycony. Pan Misio bawi się w Sayori z Doki Doki, więc nie przeszkadzajmy mu tam. Dobra, zobaczmy, co wy mi tutaj wysłaliście. 4000 komentarzy. No nieźle. No nieźle, ale pamiętajcie, wysyłajcie również pod tym odcineczkiem teraz nowe jakieś odcineczki wasze, które robicie z Gacha Live. Ja będę je zbierać i je komentować. Jak nie na odcinku, to też na live'ie mogą się pojawić, więc wrzucajcie jak najwięcej tych odcineczków, bo jest duża szansa, że i wasz odcineczek też się w końcu pojawi. Olencja, czemu ty masz 1100 lajków? Jak zebrałaś ponad 1000 lajków komentarzem? Kto za, żeby Urhara zobaczył mój film Duże Dziecko albo Rodzina Rekinów? Zostawia like. I bardzo dużo osób zostawiło lajka. Dobrze, dobrze. Olencja, przyjmuje twoje wyzwanie. Zobaczmy sobie to twoje Duże Dziecko. Dobra, Duże Dziecko zrobiło 140 tysięcy wyświetleń u Olencji. Zobaczmy. Ogólnie to dziewczynka nazywa się jak? Nie, nie mówcie, że Lena. Ile? Dobra, Liza, okej. Okay. Liz chyba jeszcze nie było. Lena była parę razy. Te pierwsze 2 lata były nudne, jednak kiedy Liza miała 2 latka, wszystko się zaczęło. Co się zaczęło? Co się stało? Liza nie ma włosów, okej. Okej, co się dzieje? Liza, Lenka. Chodź, pouczymy się chodzić. Nie chcę chodzić, okej. Nigdy. Najpierw nauka, potem zabawa. Dokładnie tak. Nie lubię cię. I ta twarz! Czemu już wiesz? Trzeba ci pampersa zmienić. Dobra, zmieni tego pampersa, uczec mnie. O! Włosy jej wyrosły. Też chcę się tak czesać. Czekaj. Włosy jej wyrosły. Wcześniej nie miała włosów, uczesała jej i ma włosy. Też tak chcę. Pierwszy dzień pierwszej klasy. No to będzie grubo. To grubo będzie. Mamusia! Czego? Zmień pieluszkę. Nie mogę tego oglądać. Nie mogę tego oglądać. Co to jest? Masz już 7 lat. No właśnie, ona ma 7 lat. Dlaczego ona ma dalej pampersy? No mama, wyjmij mnie. Dupa, sama se wyjdź. Powinnaś mieć normalne łóżka. A ja chcę takie. No to masz problem, kurde. Ty, uspokój się. Uspokój się. Przestań tuptać łóżko. Zostaw łóżko. Przestań tuptać to łóżko. No ile będziesz tuptać? Dobrze się czujesz? Co ty robisz? Co ty robisz? Płaczę najgłośniej jak może. Obróć się. Co ona robi? Gówno zrobiłaś. Gówno zrobiłaś. Tam cię korzysta stale. Gówno zrobiłaś. Ta mama, ten tekst. Na lekcji. Dobra, Liza dostała się już na lekcję. Liza, co się stało? No właśnie, co się stało? Dlaczego ty już wyjesz? Przecież nic ci się teraz nie dzieje. Mamusia musi mi zmienić pieluszkę. Czoło mnie boli. Czoło mnie boli. A jak bardzo boli! Nie mam już pielusek. Dlaczego to mnie tak irytuje? Ja już nie mogę tego oglądać. Ten odcinek wzbudza u mnie irytację i strasznie dużo agresji, którą muszę jakoś przelać na pani Misiu. Oj, przepraszam, nie miałeś zlecieć. I teraz tam siedź. Na przerwie. Czemu to jest takie chore? Ona nosi pampersy, ścikała się, nie umie chodzić. Znowu się ścikała. No i się śmieją z niej, no co się dziwić? Dlaczego ja muszę przyjeżdżać z pracy, bo ty nie umiesz iść do toalety? Odwróć się! Znowu będzie jej dupę wycierać! Znowu gówno zrobiłaś! Nie, co ona jej robi? Zmień mi pieluskę! O, ale mnie irytuje to! Dobra, przewińmy sobie trochę, 5 minut później, co się stało? Okej? Mama bierze tę dziewczynkę, która przebrała się za kwiatka, 20 minut później, idą bardzo długo. Do jakiejś wioski dotarli, okej. Co to jest? Chcę ją tu zostawić na tydzień. Przestań beczeć. Co ona jej robi? Znowu się zrobiła czerwona cała. Ło, jak ją wzięła. Dobra, i co się stanie z Lizą? Liza trafiła do lochów.
Doskonale, doskonale. Ta ma limę pod okiem, a ta ma pociachaną buzię. Za pół godziny przychodzę do was. Dobrze, i siedźcie w tych lochach teraz. Jesteś u pani Jadzi. Rodzice tu oddają dzieci, żeby były posłuszne. Dobra, poszukajmy czegoś innego. To było dziwne, to było bardzo dziwne. Poszukajmy czegoś innego. Kto chce, aby obejrzał mój film Samotność, lajki dawajcie. Dobra, dostałeś 957, więc okej, niech będzie. Samotność. 62 tysiące wyświetleń. Okej, jestem Julia, a teraz poznacie historię mojego życia. Cześć Julia, poznajmy historię twojego życia. Jestem ciekaw tej historii. Zaskocz nas czymś. Pink Lady przedstawia Samotność. Jaki wstęp. Wow. Wow, dobra. Zacznę od tego. Mieszkam w sierocińcu. Moja mama mnie porzuciła, a taty nawet nie znam. Mamo, gdzie idziesz? Ile razy mam ci mówić? Nie mów mi, mamo. Wyjeżdżam. A co ze mną ma... Uch, nienawidzę cię. Czemu tu jest tyle nienawiści w tym gacha live, gacha studio, gacha verse? Tyle nienawiści wszędzie. Czy jakąś dobrą historię dostanę? Idź mi stąd i nie psuj mi dnia. I bieg z Naruto. Zapłakany bieg z Naruto, głupi bachor. Ojoj, biedna. Nie wiem jak się nazywasz, ale naprawdę mi cię szkoda. Myślałam, że mnie kocha. Ale jednak się myliłam. Dokładnie tak. Przez nią wiele razy płakałam. Ale nie tylko przez nią. Dziewczynki, to wasza nowa koleżanka. Co jej zrobiły te dziewczynki? Cześć, jestem Julia. Ale pewnie jej kopa zaraz zasadziły. Masz nas słuchać, bo jak nie to... To... Wiedziałem, że jej kopa zasadzi. Naprawdę? Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. No dostała kopala, kopala w zębala. I tak mnie przyjęto. Kopalem w zębala. Myślałam, że to tylko tak na początku było, ale nie. Dostawałam więcej kopali w zębala. Dokładnie. Nie? Teraz już szturchnęła. Skąd masz takie słuchawki? Kupiłam sobie. Czy mogłabyś mi je oddać? O, ty mendo! Uuu, ale mnie... Zirytowała mnie. Nie lubię takich ludzi. O, nie lubię takich ludzi bardzo. Mam nadzieję, że jej coś zrobi. Zostaw ją już, chodź. Męczyło mnie, że tak mnie nękali, bili. Było to dla mnie bardzo ciężkie. Teraz staram się unikać osób, które mnie nękały. Staram się o tym zapomnieć, ale nie jest łatwo. Zaraz przyjdą. Lepiej pójdę stąd. Picy, 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 picy. Dobrze, koleżanko. O, mamy tutaj zakapturzonego kolegę. Taki smutny jakiś. Cześć, zakapturzony kolego. Hej, czy coś się stało, zakapturzony kolego? Ej, mówię to do ciebie. Menda, odzywaj się. Chcę wiedzieć, dlaczego jesteś smutny. Naprawdę? Historia miłosna? Na pewno, jakoś nikt wcześniej mi o to nie pytał. O, coś powiedziałeś. Serio, chcesz to usłyszeć? No pyta się ciebie od paru minut. Dziś dowiedziałem się, że jestem chory. Mam raka. Ojoj, bardzo mi przykro. Czy mogę ci jakoś pomóc? No nie sądzę, żebyś mogła mu jakoś pomóc. Nie sądzę. Chcesz mi pomóc? Nawet się nie znamy. Jestem Filip. A ty czemu jesteś też smutna? Możesz mi zaufać. Powiedział nowo poznany kolega, którego znasz około 40 sekund. Ale tak, możesz mu zaufać. Mieszkam od kilku lat tu w pobliskim sierocińcu. Mama mnie oddała, bo zniszczyła mi życie. Bardzo mi przykro, pewnie ci ciężko. Z pewnością. Już i tak jest dobrze. Ale w sierocińcu nie mam z kim rozmawiać. Nikt mnie nie lubi. Taka dziewczyna fajna, a nikt jej nie lubi. Chyba mają coś z głową. Uuu, tutaj będzie romansidło. Już późno, muszę iść. Zobaczymy się jutro. Może o tej samej porze. Tutaj, okej. Romansidło. Do jutra, pa pa. O nie, te mendy są. Gdzie byłaś? Byłam się przejść. Weź im coś zrób, mendo. Bo nie wytrzymam w parku. No i znowu dostała. Piąchala w zębala. Tym razem. Piąchala. Biedna. No właśnie, biedna. Ej, tamta powiedziała, że biedna. Zabandażowała sobie całą twarz. No, ale mi jest jej szkoda. Okej, zniknęły. Kolejny dzień bez sensu. Zniknęły, koleżanko. Dobrze, że Filip chociaż ze mną gadać chce. Muszę to zrobić tak, by Filip się nie dowiedział. No to najlepiej zabandażować sobie pół twarzy. Na pewno się nie dowie. Co się stało? Nic, przewróciłam się. Dlatego zabandażowałem sobie pół twarzy. Nie musisz mnie okłamywać. Ale skąd? Pokaż, co ci zrobili. Ten, jaki zawzięty. Ale nic ci nie jest? No ma... Limo, kurde, pod okiem. Strasznie to wygląda. No to co się pytasz, czy nic jej nie jest? Widzisz, że ma limo. Ale nie, że ty... Ty nadal jesteś ładna. O, mama mnie woła. Muszę iść. Jak cię woła? Ten kolega komunikuje się z mamą telepatycznie. Gdzie cię woła? Skąd cię woła? Może gdzieś na górze, z okna, czy coś? Jak nie, no to kolega ma jakieś zdolności telepatyczne. Widzimy się jutro? Co ty taka wesoła?
O, zrób jej coś, bo zaraz nie wytrzymam i trzasnę monitor. Nie! Powstrzymają biegiem Naruto. Zrobiła ci coś? Nie! Więc zostaw ją. Postawiła się siostrzyczce. No nieźle. Teraz ty dostaniesz kopala w dupala. Jednak ma w sobie uczucia. Okej. Tutaj love story rosło, spotykali się coraz częściej. Love. A została sama, tak? I nie było kolegi. Nie ma kolegi, znowu go nie ma. Oj. No i po love story, w tym momencie teraz wszyscy hashtag smutek w komentarzach. Zostawił cię i pewnie poszedł sobie, znalazł nową koleżankę. Z pewnością. Filip? Przecież to jest jakaś koleżanka, przepraszam, co? Myślałam, że jesteś moim przyjacielem Filipem. Julia, skąd znasz moje imię? Gabrysia, siostra Filipa? Tak, to ja. Okej, on jest w szpitalu. O nie, chodź ze mną. Cześć, kolego, który wygląda się jak Sasuke! I koleżanko, która ma... Świetne masz oczka, 10 na 10. Mogę go zobaczyć. Możesz, ale nie na długo. Okej, dziękuję. W końcu cię widzę. Elo. Swoją drogą, pa, jakie wielkie łóżko dostał w szpitalu. Przepraszam, że nie przyszłem. To ja powinnam ciebie przeprosić. Nie wiedziałam, że przez tyle tygodni byłeś w szpitalu. Mam nadzieję, że u ciebie dobrze. Tak, wszystko jest okej. Myślałem, że ją zostawił dla tej drugiej albo coś w tym stylu, że poznał tamtą drugą Mendę i ją zostawił albo coś takiego. To by było bardziej dramatyczne. Może pani iść. No i ta... Patrz. Ta potrafi chodzić normalnie. Pa, normalnie sobie przeszła. Ci wszyscy muszą biegać jak w Naruto, trzaskać głową o drzwi i tak dalej, a ta normalnie mogła pójść. Jeszcze jedna rzecz mnie intryguje. Dlaczego siedliście tutaj, a nie u Filipa? Wiecie, że te krzesełka możecie tam do środka przenieść, nie? I sobie obok niego usiąść. On będzie sobie spać, a wy będziecie sobie siedzieć i tak dalej. Ale dobra. Okej. Pielęgniarka, szybko! Pielęgniarka! Miejmy nadzieję, że to nie będzie nic poważnego. Nie, spoko, żył. O, jaka wielka szykawka! Zabierz to ode mnie. I co z moim bratem? Bardzo mi przykro. Nie, on umarł. Rak był silniejszy. Wszędzie dramaty, wszędzie po prostu dramaty. Biedny Filip. Ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. Wybiorę jeszcze jeden odcineczek i mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze. Proszę. Kto? Nelcia, o, haha, wspaniale, nagrywaj dalej takie filmiki, proszę. Chciałabym zobaczyć, jak reagujesz na jeden z moich starszych filmików, bo wiele osób by się śmiało. Okej, oczywiście wiem, że wiele osób też chce występować w twoim filmiku. Dobra, Nelcia, trafiło teraz na ciebie. Witam cię. Od grzecznej do niegrzecznej, to zapowiada się dziwnie, bardzo dziwnie. Lisa, szybko. Czy ponownie tutaj jest Lisa w tych historiach? Lisa, Liza. O co im chodzi z tą Lizą? Czy nie ma innych imion? To one mają twarz jak takie typowe tapeciary Mendy. Typowa Menda tapeciara. Hehe, zaraz coś jej zrobią. Ej ty, już zaczynam się irytować. Lisa, skąd wiesz, jak się nazywam? O nie, to bliźniaczki z mojej szkoły. O co chodzi? Znowu się brzydko ubrałaś. Przecież normalnie się ubrała, o co ci chodzi? A dlaczego one takie są? Ej, no czego znowu? Czego ty jeszcze chcesz? To nie wszystko. No słucham. Biorę na klatę. Nie powiedziałyśmy ci jeszcze, jak bardzo śmierdzisz. A przecież trzeba to powiedzieć wszystkim chłopcom. Trzaśnij im. Nie zgadzam się. Weź, kurde, zdejmij kapcia tak jak ja robię i trzaśnij ją. Tak jak ja robię z panem misiem. W szkole. W szkole kolejne dramaty pewnie się stały. O, cześć. Czy jesteś Filip? Ej, cześć. Ty będziesz się nazywać Filip pewnie. O nie, przecież to ten najlepszy chłopak w szkole. Cześć kolega. Niezłe powitanie, wiesz? No hej. Chodź, pomogę. Dzięki. Love story. Dziękuję. Dobra, spoko mała. Dobra, czy to zakończy się dobrze? Czy będziemy mieć choć jedno dobre zakończenie? Prawdziwe love story? Ach, kurde, on naprawdę jest przystojny. I na dodatek odezwał się do mnie. No raczej jak na niego wpadłaś. Hej Lisa. Odezwał się do Lisy, a do nich nie. O, jakie poddenerwowane. Jakie oczy zrobiłaś. Nie siadaj obok niej, uciekaj. Ona jest psycholką. Już nie lubię swojej głównej bohaterki. Jest dziwna, nie rób takich oczu. Bo my bardzo chcieliśmy ciebie przeprosić za to wszystko. Już to widzę, one nie chcą cię przeprosić. Nie w porządku, knują coś. Może na zgodę przyjdziemy do ciebie. Nie zgadzaj się, nie. Ty głupia jesteś! No jej się oberwie. Czemu się zgadzasz na coś takiego? Tu jest salon, jak widać. One coś knują, patrz na ich miny. Jakie wredne mendy wścibskie. Ta już zaczyna biegiem z Naruto, zaraz jej coś zrobi. A! No i kopal w dupal! Wiedziałem, że będzie kopal w dupal, tylko że myślałem, że Lisa
bo im da kopala w dupala. Dawaj te kredki, markery, czy takie podobne. I co wy chcecie jej zrobić? Boże, jaki wielki marker. Aha, wąsy jej dorysowali, łyście, okej. Okay. Przyszłyście do jej domku, kopnęłyście ją w dupę i narysowałyście jej wąsy. Wszyscy antagoniści, najgorsi bossowie w grach mogliby się uczyć od was. Nie wpadłyście na to, że ona może po prostu teraz to sobie zmyć, bo jest u siebie w domku! Jak chciałyście się bardzo zemścić, to mogłyście to na przykład w szkole zrobić, ale to też trochę głupia forma! Namalowanie jej wąsów! Zemścisz się na nich? Dawaj, zemścij się. No cześć, przegrywy. O, jak tam u was, kochane? No i dobrze, pociśnij ich jakoś. Dlaczego uciekacie teraz? Dawajcie, face to face, kurde, zmieście się. A nie uciekacie, też tak myślałam. Zobaczył, co to zemsta. I bardzo dobrze, właśnie, w końcu ktoś się zemści. Czy będzie dobre zakończenie? Zemści się na nich, kopal w dupal niech będzie. Bla, 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 bla. Kopal w dupal, dawaj, bu. Nie bu, kopal w dupal. Co się właśnie stało? Czy ona zaczęła lewitować i trafiła w sufit głową? Spokojnie, chyba jej... Siema! Nie mów, że znowu zaczniesz lewitować. Nie, co to jest? Co się stało w tym momencie? Czy ona użyła jakiejś super mocy z Dragon Balla, Naruto, One Piece'a czy czegoś i sprawiła, że zniknęły? Dobra więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Nie zapomnijcie po prostu zaspamić sekcji komentarzy waszymi propozycjami na kolejny odcineczek z Gacha Life. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się i hejos. Również nie zapomnijcie tego super kciuka w górę. Tak jak mówiłem, wyzywam was, abyście wbili pod tym odcineczkiem 10 000 lajków. Mam nadzieję, że damy radę.